Piątek, 9 sierpnia, czas na informacje piotrkowskie. Anita Stefańska-Pluskota, witam i zapraszam. Każdy z nas na co dzień ma mnóstwo spraw do załatwienia. Nie zawsze możemy to lubić, jednak jak się okazuje, załatwienie spraw w piotrkowskim Urzędzie Miasta nie jest wcale takie męczące. Piotrkowianie, którzy załatwiają sprawy w magistracie, są zadowoleni z funkcjonowania urzędu. To wynik badań przeprowadzonych przez firmę Biostat. W Urzędzie Miasta wita nas stos wniosków i kwestionariuszy oraz urządzenie, które wydaje bileciki, by można było załatwić swoją sprawę. Na pozór wydaje się, że czeka nas ciężka przeprawa, jednak jak się okazuje, nie jest wcale tak źle. W obsłudze urządzenia pomagają pracownicy, podobnie jak w wypełnianiu wniosków, ale jak widać, nie tylko w tym. I jak załatwia się sprawy w Urzędzie Miasta? No myślę, że dobrze. Sprawnie wszystko? Sprawnie, tak. Także... Myślę, że wszystko jest w porządku. Pracownicy, pomocni? Oczywiście, że tak. Jak coś się nie wie, to podpowiedzą, także... dość dobrze i szybko. Czyli nie jest to męczące? Nie, nie. Nie, naprawdę nie ma ludzi, jest bardzo, bardzo... I szybko mówię, prosto, można wejść wszędzie, nie ma ludzi. Pracownicy pomagają, jak tak, czegoś nie wiemy? Tak, tak. Albo jak mamy problemy, bo tutaj tak, widzę pani z wózkiem tutaj. Tak, sami się angażują, nawet nie trzeba prosić. Bardzo w porządku. Szybko? Szybko, szybko. Nawet nie myślałem, że tak szybko. Nie jest to męczące. No nie, tym bardziej, że niektóre sprawy wystarczy tu zrobić, ale już tam potem to idzie sobie elektronicznie do innych urzędów. Pracownicy pomocni? Tak, tak. Nawet pani pomogła mi wypełnić. Podobnie stwierdziło 1070 piotrkowian przebadanych przez niezależną instytucję, firmę Biostat, na przełomie marca i kwietnia tego roku. Aż 82% badanych mieszkańców, którzy korzystali z usług Urzędu Miasta, oceniło poziom tych usług jako wysoki. To o 40% więcej niż w ubiegłym roku. Badanie objęło wiele elementów jakości obsługi interesantów. Badania te dotyczyły, jak już wspomniałem, jakości usług, czyli kompetencji urzędników, terminowości wydawania decyzji administracyjnych, sposobu załatwienia sprawy, czyli całe spektrum problemów, z jakimi mieszkaniec przychodzi do, mogę już dziś powiedzieć, swojego urzędu, bo badania te pokazały, że mieszkańcy wysoko oceniają pracę urzędników, wysoko oceniają pracę urzędu. Piotrkowski magistrat osiągnął wyniki lepsze od średniej w urzędach innych miast. Z dobrych opinii klientów piotrkowskiego magistratu zadowoleni są też pracownicy. Pracownicy tak jak najbardziej biorą sobie pod uwagę opinię mieszkańców. Cieszy? Cieszy, cieszy, oczywiście, każde miłe słowo cieszy. Z całym badaniem oraz szczegółowymi wynikami można zapoznać się w raporcie, który znajduje się na stronie www.piotrkow.pl. W tym roku woda w całej Polsce zbiera śmiertelne żniwo. W powiecie piotrkowskim również doszło już w tym roku do utonięć. Dlatego powstała specjalna komórka organizacyjna, która ma zająć się poprawą bezpieczeństwa nad zbiornikami. Były już oględziny Zalewu Sulejowskiego, teraz przyszedł czas na Zalew Cieszanowicki, bo tam, jak się okazuje, problem z bezpieczeństwem jest większy. Gdzie, jak nie nad wodą, najlepiej wypocząć podczas upałów. Nad zbiornikiem retencyjnym w Cieszanowicach nawet w środku tygodnia ludzi nie brakuje. Podobnie jak chętnych do kąpieli, choć kąpać tutaj się nie wolno. Mówią o tym zakazy ustawione w kilku miejscach. Ludzi mimo zakazów do wody jednak ciągnie, ale przyznają, że byłoby bezpieczniej, gdyby na miejscu był ratownik. Dużo ludzi przychodzi, jednak troszkę jest bezpieczniej, jak ktoś tam czuwa, prawda? Są dzieci, się kąpią, jest zakaz kąpieli, natomiast tutaj staram się być przy dziecku cały czas, wiadomo, nie? Żeby ta opieka rodzicielska była zachowana. Czyli jest ta świadomość, że nie można? No nie wolno, nie powinno się, no ale jest taka pogoda, wiadomo, człowiek chce trochę wypocząć, skorzystać z warunków pogody. Lato mamy, jakie mamy, no i troszkę wody, troszkę się ochłodzić. Taki mały wypoczynek. Przydałoby się tu trochę bezpieczeństwa. Tak, 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 na pewno, na pewno. Byłoby wskazane. Bo, tak, jak najbardziej. Bo widać, że plaża jest dość często, nie mamy środek tygodnia, nie jest to weekend, pewnie weekendowa pogoda, jak będzie fajnie, przyciągnie więcej chętnych osób do pływania, także jak najbardziej byłbym za tym. Do tego dążą działania podjęte przez starostę piotrkowskiego, który w czerwcu powołał zespół zajmujący się poprawą bezpieczeństwa nad zbiornikami wodnymi na terenie powiatu piotrkowskiego. Bo bezpiecznie na razie nie jest. Nad Zalewem Cieszanowickim już w tym roku doszło do tragedii. 2 miesiące temu utonął w zbiorniku nastolatek.
Dlatego mimo, że są zakazy, staramy się zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i takie spotkanie również dzisiaj jest zorganizowane nad tutaj zbiornikiem cieszanowickim, aby z samorządami podpisać taką ugodę, porozumienie. Będą to jakieś drobne środki asygnowane przez poszczególne samorządy gminne i samorząd powiatu, ale bez środków finansowych no dzisiaj niestety nie da się nic zrobić, a myślę, że bezpieczeństwa mieszkańców no nie da się przeliczyć na jakieś tam drobne złotówki. W środowe południe zbiornik, który oficjalnie jeszcze nie funkcjonuje jako kąpielisko, kontrolowali członkowie zespołu. Byli policjanci, strażacy, przedstawiciele starostwa oraz władz gmin, na których znajduje się zbiornik. Nie zabrakło i ratowników WOPR. Z naszej strony mi się wydaje, że na pewno powinna być tu jakaś taka baza, typowo jak są na różnego rodzaju takimi zalewami bazy ratownicze. Ci ludzie na pewno by się czuli bardziej bezpieczni tutaj. Z naszej strony tutaj chcielibyśmy podpisać tutaj te porozumienie ogólne z wójtami, takie same jak mamy podpisane ze starostą. I mam nadzieję, że jesteśmy już na takim etapie bliższego po prostu podpisania tego porozumienia. Po wspólnych oględzinach udało się wypracować stanowisko do poprawy bezpieczeństwa nad zalewem. Wynik spotkania zespołu kontrolnego jest jeden. Gdy właściciel zbiornika, czyli Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, wyrazi zgodę, nad zalewem w sezonie letnim mają mieć dyżury pracownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To znaczy, że zalew już nawet za kilka dni mógłby funkcjonować jako legalne kąpielisko. Tymczasem piotrkowska policja apeluje o ostrożność nad wodą. Pamiętajmy, nie wchodzimy do wody po spożyciu alkoholu. Nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze musi czuwać ktoś dorosły. Kąpiemy się tylko w miejscach do tego przeznaczonych. W ostatnich dniach słupki rtęci poszybowały na ponad 35. kreskę. W czasie, gdy jedni wypoczywali i chłodzili się nad wodą, inni zbierali plony, bo to czas żniw. Jak radzili sobie rolnicy, gdy żar lał się z nieba? Zobaczmy. Pole w samo południe. Tu nie ma odpoczynku. Odgłos kombajnu i zapach świeżo skoszonego zboża co roku towarzyszą żniwom. Rolnicy pracują od rana do nocy, nawet wtedy, gdy temperatura dochodzi do 40 stopni. Mamy ponad 30-stopniowe upały. Jest pewnie tutaj bardzo gorąco. No troszeczkę jest, ale to troszeczkę nawiewy chodzą, tak że można dać radę. No. Jak sobie radzić z takim upałem? No najważniejsze picie, tak? Schłodzone, lodóweczka musi być. No jak najbardziej, nie? Wiadomo, no. No są jakoś dać sobie, trzeba dać sobie jakoś radę, no niestety. No. Kombajn, którym jeździ pan Paweł, i tak należy do tych lepszych. Ma kabinę, która nie tylko ochrania przed promieniami słońca, ma nawiewy, ale również chroni od kurzu. Dzięki kombajnom praca rolników jest nieco lżejsza niż przed laty. Chociaż podczas żniw na wyjeździe kombajnem w pole praca gospodarzy wcale się nie kończy. No bo trzeba to sprzątnąć, zawieść, rozładować, przesuszyć. Słomę później sprzątnąć, tak że wie pani, roboty jest. Żniwa zaczęły się już w lipcu, teraz są na półmetku i trzeba je dokończyć, mówią rolnicy, choć upały strasznie im doskwierają. Dają w kość ile wejdzie, dają w kość równo, mówi pani, poci się człowiek, no bo to jest temperatura, co tu mówić. Nie można tego jakoś przeczekać? Nie, nie. To jest okres taki, że... A jak się deszcze opuszczą, będzie koniec. Wymuciłoby to i już jest po robocie. Szkoda roboty, szkoda siadzi, no. To trzeba... Taka jest jaka praca na wsi. Jak jest sezon, to się zapiernicza. Czy to siana, czy teraz jakie żniwa, to trzeba zapierniczać, jak jest okres akurat. No. Choć żniwa jeszcze trwają, rolnicy zapowiadają, plony będą niższe niż w latach ubiegłych i to nawet o 1,5 tony na hektar mniej. Wszystko za sprawą nie upałów, ale mokrej wiosny. Motyle, kwiaty czy gwiazdy kreskówek. To najnowsze trendy w wakacyjnym dziecięcym makijażu. Takie arcydzieła powstają na twarzach uczestników czwartkowych festynów Wyciągamy Dzieci z Bramy. W miniony czwartek bawiło się osiedle Wronia. Takie obrazki na dziecięcych buziach powstają w kilka minut. Wystarczą odpowiednie przybory, odrobina fantazji i talent makijażystki. No najpierw malujemy tułów, a następnie powstają kolorowe skrzydła. Dowolny wzór. Dowolny wzór. No wszystko musi pasować również do ubranka, do bluzeczki.
Czyli modnie. Musi być modnie. Tak. I kolorowo, wesoło, wakacyjnie. W przypadku dziecięcych makijaży, jak i tych z pokazów mody, obowiązują pewne trendy. Najczęściej są motylki, ale dużą popularnością cieszą się też kotki i tygrysy. Kotki, tygrysy u chłopców? U chłopców, ale nie tylko, dziewczynki również, szczególnie kotki. Na takie przyjemności trzeba sobie zasłużyć. Niecodzienny makijaż to nagroda w festynowych konkursach, a dla najmłodszych sama przyjemność. Takie dziwne uczucie, jakby taki delikatny jakby wietrzyk. Przyjemne? Przyjemne. Lubisz? Lubię. Jak zawsze na czwartkowych festynach nie mogło zabraknąć konkursów sportowych, plastycznych, zabaw na dmuchańcach i kurtyny wodnej, która skutecznie ochładzała gorącą atmosferę. Kolejny festyn dopiero za 2 tygodnie. 22 sierpnia bawimy się na placu przy Merkurym. We wtorek do piotrkowskiej lecznicy trafił 3-miesięczny bocian. Ptaka przywieźli pracownicy Urzędu Gminy Żytno, gdzie znaleziono go przy jednym z gospodarstw. Bociek jest pod opieką lekarzy i czuje się dobrze. Młody bociek prawdopodobnie wypadł z gniazda. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Ptak został nawodniony, nakarmiony i choć grymasi przy jedzeniu jak na malucha przystało, to powoli odzyskuje siły. Stan fizyczny tego bociana jest dość dobry. Dzisiaj po raz kolejny otrzymał leki. Został przez nas, powiedzmy, sztucznie dożywiany. Jeszcze w tym tygodniu bocian opuści lecznicę i uda się do osady leśnej w Kole, gdzie czeka go sanatorium i nauka latania. Bociek z pewnością nie będzie się nudził. W osadzie czekają na niego inne, uratowane w tym roku ptaki. Staramy się, żeby miały maksymalną wartość pokarmową, a więc tutaj dostają odpowiednie mięso, są przygotowywane do łowienia, prawda? Tu mamy staw, więc również próbujemy je dokarmiać, zwabiamy je, żeby nauczyły się żerować, ponieważ nie mają rodziców, więc musimy ich zastąpić, żeby żerowały właśnie w pobliżu mokradeł, rzek, wód. No i cały czas umożliwiamy im to, żeby cały czas, no, żeby po prostu trenowały, żeby latały jak najwięcej, bo teraz bardzo ważna rzecz, aby budowały mięśnie piersiowe, które im pomogą do przelotu tych kilku tysięcy kilometrów. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w Kole bociany zostaną do końca sierpnia. Potem powinny udać się w podróż za wielką wodę i powrócą dopiero wiosną. Na koniec jeszcze jedna ważna informacja. 15 sierpnia mija termin pierwszej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opłat można dokonywać zarówno w kasie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przy ulicy Kasztanowej 31, przelewem na rachunek bankowy zarządu, czy też we wpłatomacie ustawionym przy Urzędzie Miasta przy ulicy Szkolnej. A teraz przechodzimy do muzycznych zaproszeń. W najbliższą sobotę zapraszam Państwa na koncert piotrkowsko-bełchatowskiej formacji Grzmiąca Półlitruwa. Zaprezentujemy się tutaj Państwu akurat na tym koncercie w takim klimacie troszeczkę akustycznym i troszeczkę klimatycznym. Zaprezentujemy Wasze ulubione piosenki z naszego repertuaru. Będą to utwory autorskie i wybrane covery. Mam nadzieję, że dopiszecie tutaj frekwencyjnie i będziemy się wspólnie razem dobrze bawić. Sobota, 10 sierpnia, godzina 20 na Rynku Trybunalskim zagrzmi Grzmiąca Półlitruwa. Nie tylko w Rynku Trybunalskim będzie w weekend koncertowo. W Piotrkowskim Zamku w niedzielę wystąpi Waldemar Rychły z zespołem. Muzyka będzie towarzyszyła projekcji radzieckiego filmu Szczęście. Początek o godzinie 19. Dziś w informacjach to już wszystko, za chwilę magazyn Werbum. Po nim zapraszam na reportaż z wykopaliska Sławnie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Miniona niedziela wprowadziła nas w tajemnicę Bożego Miłosierdzia i wielkiego spichlerza, w którym Bóg przechowuje swoje skarby. Dzisiaj Jezus będzie nam mówił słowa, które bardzo chętnie powtarzał święty Franciszek, abyśmy gromadzili skarby w niebie,
gdzie ani mól, ani rdza, ani złodzieje nie niszczą, ani nie kradną. Trzeba by było dalej znowuż powiedzieć, że te Jezusowe słowa przynaglają nas, abyśmy, jakby to powiedział papież Franciszek, odpowiedzieli sobie w swoim sercu na pytanie, czy rzeczywiście moje serce jest tam, gdzie jest mój skarb i czy Jezus jest moim skarbem. O gminie Sławno dziś mówi cały świat, a wszystko za sprawą nieżyjącego już doktora Adriana Kina ze Stowarzyszenia Przyjaciół Nauk o Ziemi, który w kamieniołomie wapieni owadów brzezinki na terenach należących do zakładu Nordkalk odkrył w 2012 roku paleontologiczne Eldorado. Kryje ono bowiem skamieniałości sprzed 148 milionów lat i stanowi najbliższy znany odpowiednik wiekowy najsłynniejszego stanowiska paleontologicznego na świecie – południowo-niemieckiego Solnhofen. 5 sierpnia 2013 roku znów rozpoczęły się wykopaliska w kamieniołomie. Kontynuujemy prace, które kilka lat temu rozpocząłem razem z doktorem Adrianem Kinem. Niestety Adriana nie ma już z nami. Rok temu mieliśmy przyjemność rozmawiać z Państwem. Byliśmy tutaj razem, opowiadaliśmy o wykopaliskach. W tym roku ja kieruję tymi wykopaliskami, wspiera nas gmina Sławno, pan wójt Tadeusz Wojciechowski, który od samego początku nas wspierał i to jest również w tym ten kierunek jest kontynuowany. Wspieramy tutaj prace naukowe prowadzone przez pana doktora Błażejowskiego, natomiast wielkie ukłony dla pierwszego tutaj odkrywcy, pana doktora Kina, który rozpoczął tą przygodę wykopaliskową na terenie naszej gminy. I w tym roku również przewidziane są obozy studenckie. Wykopaliska potrwają 3 tygodnie, będą to 3 turnusy tygodniowe i te grupy będą się zmieniać. W wykopaliskach biorą udział studenci z różnych uczelni, nie tylko z Polski. W tej chwili jest 10 osób, będą studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale także jest studentka z Uniwersytetu w Kent State University ze Stanów Zjednoczonych. W ogóle w tym kamieniołom jest miejscem niezwykłym, gdzie obserwujemy reżim wypłycania z tego zbiornika, gdzie w najniższej części kamieniołomu znajdujemy skamieniałości typowe dla pełnomorskich, taką typowo pełnomorską faunę, jak amonity, zarejskensis. A powyżej właśnie obserwujemy ten reżim wypłycania i na powierzchni, na której w tej chwili stoimy, są to typowe utwory charakterystyczne dla strefy lagunowej, bardzo, bardzo, bardzo płytkiej. Znajdujemy tutaj na przykład skrzypłocze. Skrzypłocze, absolutnie stan zachowania jest unikatowy w skali światowej. Do tej pory znaleźliśmy ponad 100 takich skrzypłoczy. No jest to właśnie w stanie kopalnym, nigdzie do tej pory właściwie z zapisu kopalnego nie zostało znalezionych tak wiele tych skamieniałości tych zwierząt. Wszystkie do tej pory znalezione tutaj skamieniałości, w tej najwyższej części są to nowe formy dla nauki. Często porównujemy to z niemieckim Solnhofen, najsłynniejszym miejscem paleontologicznym na świecie. Nawet ostatnio rozmawiałem z jednym z moich kolegów z Instytutu Paleobiologii, który mówi, że to właściwie może nie jest do końca słuszne, dlatego że tutaj mamy niektóre skamieniałości o wiele lepiej zachowane niż właśnie w Solnhofen. Właśnie te skrzypłocze, o których już wspomniałem. One są bardzo ważne dla nauki, ponieważ pozwalają nam zrozumieć ewolucję tych zwierząt, prawda? Na przykład są formy, które znane były do tej pory z Solnhofen, prawda? Jak owady, jakieś ważki, koniki polne, czy latające, gady latające, pterozaury.
I możemy śledzić ewolucję tych zwierząt, te, które były do tej pory znalezione, albo na przykład w przypadku skrzypłoczy, które żyją dzisiaj, również to tak zwane żywe skamieniałości. A co niezwykłego jest tutaj wśród tych skrzypłoczy znalezionych, tutaj są to przynajmniej dwa gatunki nowe dla nauki, w tym jeden z gatunków jest to rodzaj, który żyje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, czyli innymi słowy minęło 150 milionów lat i ten rodzaj się nie zmienił. Jest to ten sam rodzaj, prawda? We wrześniu tego roku, czyli za miesiąc planujemy razem z wójtem gminy Sławno zorganizować taką wystawę dwutygodniową w gminie Sławno, W późniejszym czasie być może tutaj powstanie jakieś muzeum, na pewno w Muzeum Ewolucji w Pałacu Kultury w Warszawie te skamieniałości również będzie można wkrótce obejrzeć.